Cześć, Harpe. Dalej gramy w Call of War. Wojna tutaj pełną parą. Przeciwnik zrobił mi niespodziankę. Tutaj jest cztery okręty podwodne, w sumie było ich 6. Atakuje mnie. Jednostki się dzielnie bronią. Bombowce marynarki na patrolu. I ostrzeliwuje niszczyciel. Zostaje tylko 4. Ruszył się, gdy moja flotylla płynie sobie ładnie na Madagaskar. Skanuję, oglądam, co się dzieje. Czy skanuję za pomocą okrętów, oczywiście, marynarki. Przeglądam, czy gdzieś coś nie płynie. No i niedługo będzie desant. Taki malutki tutaj na tych Karaibach. Przeciwnik wszedł również we mnie na północy. Stracił bardzo dużo jednostek, ale ja się ustawiłem w różnej kolejności. Żeby się dostać do moich pancerników, musiał przejść przez całą tutaj gromadę moich okrętów, dobrze ustawionych przy zasięgu tutaj pancerników. No i zobaczcie, ile sobie stracił. Tego jest bardzo dużo. Ogromne liczby niszczycieli, okrętów podwodnych. Ja też troszkę potraciłem. Nie powiem, że nie. Zaraz wam pokażę w gazecie. Tylko dojedziemy do tego. Tu jeszcze przy okazji rozwalone niszczyciele konubickie, które również na pełnej na mnie wjechały. Nie widzę tej informacji, gdzieś musiałem przeoczyć. O, tutaj jest moja. Też troszkę tego jest straconego. Pancerniki dwa mi już padły. Niszczyciele, okręty podwodne. Ale ogólnie podsumowując, no jeszcze wojska, które próbowały wylądować, też mi padły. A to tylko nie parę tam sztuk, nic wielkiego. Podsumowując, moje straty są małe w porównaniu z tym, co udało mi się zniszczyć u przeciwnika. Po prostu wszedł sobie na taką minę dobrze ustawionych moich wojsk. Wieczorem próbował, chciał, nie udało mu się to i dobrze. Ostatnio zapomniałem pokazać tutaj, Igas poradził sobie z tym buntem, z tą brytyjską Orisą. Ostatnia prowincja jest przejmowana. Wszystko zrobiły bombowce taktyczne. Przeciwnik miał ogólnie same tam czołgi, nic przeciwlotniczego. Szybko poszło, wysunął się jeszcze z tych bunkrów i nie było problemu tutaj zażegnać niebezpieczeństwu. Front na Kamczatce jeszcze nie został otwarty. Tutaj wojska dopiero się przesuwają. Samoloty sprawdzają, czy gdzieś czegoś nie ma. I marynarka też i gasa powoli do przodu płynie. Jeszcze pewnie kilka dni i będzie już na miejscu. To jest przejmowany komputer nieaktywny, prowincja po prowincji. I uwaga, zobaczcie, co się stało. Widzę tutaj siły wroga. Dlaczego widzę te siły wroga? Są dwie możliwości. Albo się użyje złota, albo się wyśle bardzo dużo szpiegów i wcześniej czy później taką informację zbiorą. No i udało się akurat wam pokazać, jak ładnie to wszystko wygląda. Przy okazji jeszcze jednostki, które są w pobliżu tam od wroga z innego gracza po prostu też zostały tutaj ujawnione. Bardzo ładnie to wygląda, no sporo tutaj tego jest. Bombowców taktycznych, myśliwców, rakiet. No będzie jeszcze to trwało. Tutaj przeciwnik płynie tymi niszczycielami prosto. O, zobaczcie, co się stało. Tu jaki macie dowód. Niszczyciel płynie sobie. Płynie i tu ma atak na ten okręt podwodny. Czyli też musiał użyć jakiegoś skanu. Chodzi o Argentynę, bo drugi gracz tego nie widzi. Tylko problem w tym, że Argentyna nie używa szpiegów tutaj. Więc idealnie macie dowód. No są, ale to na kontrwywiadzie. Idealnie macie dowód tutaj, jak zostało to zagrane poprzez skana. Że w idealnie i drugi też okręt. Dwa okręty, które sobie płyną. Tylko nie wiem, czy zauważył, że akurat Angola przemieściła wieczorem trzy okręty po drodze. Czyli jak on po prostu tutaj podpłynie, tak wejdzie na tą trójeczkę. No jeszcze Igas tutaj płynie. Przeskanował tylko prawdopodobnie Angolę, ale nie wie, że Igas płynie małą flotą. Także skan jest ok, ale można to wykiwać. Można takich graczy, którzy skanują,
załatwić, tak jak tutaj załatwiłem. On przeskanował, wszystko wiedział, a wszedł także, no ja stracę pancerniki, no ale co z tego, jak ja już robię nowe 4. Zobaczcie, 4 nowe pancerniki mi się zrobią. No tak, ja straciłem tutaj 2. Na razie są 2 stracone, bo miałem tutaj trójeczkę. Nie wiem, czy więcej stracę. Trudno powiedzieć. No to prawdopodobnie nie. No to ja za 2 stracone wyprodukuję 4. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że mam ekonomię. Tutaj mam dużo tych prowincji. I dlatego, przypominam, nie używam złota. Przeciwnik tutaj skany. To jest dowód malutki. Możecie zobaczyć, że płynie sobie. Idealnie wie, gdzie co jest i jak zaatakować. Tutaj też pojawiło się nagle sporo okrętów. Najgorsza sprawa to wyglądała w tej gazecie. Gdzie 25 dzień, 24, gdy najpotężniejsze armie świata, Argentyna o 7% skoczyła, tu ma 12%. Przy oczywiście małej ekonomii, przy ogromnych stratach. I tu mamy ten dzień 20, gdzie, bo to jest co 4 dni taka aktualizacja tych armii świata. I tu miała 5%. No ja skoczyłem o 1%. Tak więc, a produkuję cały czas. Jeszcze raz zobaczmy. Ja miałem 27, a dnia 20 26. Przy stratach takich, no średnich. Ja wam tam ukazuję te straty, to nie są takie aż duże straty. Więc 7% to dla mnie po prostu gołym okiem widać, że to zostało zakupione niestety. Niestety zostaje te jednostki zakupione. Tak samo te skany. No czasami się trafi taki gracz. To jest taka choćby, nie wiem, antyreklama. Minus tej gry. No tak zwane pay to win. No ale to idzie ominąć. Jak ktoś dobrze gra, to idzie wygrać z takim graczem. No i ja postaram się tutaj udowodnić, że po raz kolejny takiego goldzika pojadę. Jak mi się uda oczywiście. No ale liczę tutaj na Igasa, na tą jego flotę, że w końcu ruszy chłopak z tymi siłami gdzieś tutaj, ma jakieś porozdzielane, popływają, że to zbierze, zaatakuje. Tu gdzieś jeszcze widziałem taką większą jego, o tutaj jest, płynie. Że zaatakuje, otworzą razem z Syberią ten front i uda się połknąć tutaj to Peru i że uratuje tą grę. No ja mam ciężko, no tutaj muszę znowu wycofać te siły. Muszę połączyć z tymi tutaj jednostkami. Ale jeszcze czeka, aż mi samolot wleci. Ostatni bombowiec. Parę jednostek tu jeszcze płynie. No i to cała ta paczka musi płynąć tutaj, żeby coś gdzieś załatwić, pomóc w taki sposób zdziałać. No sobie podpływamy. Ładnie sprawdzam tereny za pomocą nie skanów za złoto, tylko bombowców marynarki. Można to w taki sposób zastąpić. No teraz zobaczcie, mam taki skan. Oczywiście to przez szpiegów moich. Widzę, gdzie co jest. No ale jak coś się zmieni pozycjami, no to później jest problem. Później można wejść na minę. No i taką fajną minę tutaj sobie wszedł. Akurat w tym rejonie, że pancernik był na środku, jedne jednostki były przed, jedne później. Tak zawsze to zostawiam na noc. Tutaj akurat już płyną te jednostki. To też było tak ustawione, żeby nie stracić. Badania. No już jest 24 dzień. Najgorsze to są dla mnie te rakiety, bo muszę się ruszać, a ich nie mam. Nie mam ich ze względu na to, że gram bardzo ofensywnie. Zawsze grałem bardzo szybko. Tutaj jestem zatrzymany. Zatrzymany przez skany. Moje małe takie jakieś dystanciki, które tu próbowane były robić, też zostało to wszystko potopione. Tak więc jest ciężko. No ale walczymy. Nic nie szkodzi. Przynajmniej też twórcy zarobią sobie. Ale to jest dobre. To jest naprawdę dobre tutaj wykryte. Tu jest atakiem jeszcze. Bo tu jest taka strzałka. O. Idealnie na ten okręt. Jak on wiedział. A nie ma gotówki. Nie ma szpiegów. A i tak skanuje. Dzień w dzień skanowana Angola tutaj. I skanowany jestem ja. Tylko że najlepsze jest, bo Angola tam robi przejście takie ładne. Zobaczcie. Tymi okrętami. Taki tunel. I tutaj Igaz będzie próbował. Możliwe, że ja też tutaj spróbuję od tej strony troszkę, a on będzie atakował, próbował, ale to się wcześniej czy później skończy. No przy takiej ekonomii nie jest w stanie przecież kupować cały czas tych wojsk. Trzeba być cierpliwym, już nawet to mówiła, mówi mi to Grześ tutaj z Angolii, z cierpliwości. Wcześniej czy później to się skończy. Ja mam dużo eko, ważne, żeby spokojnie, żeby nie potracić tego za dużo, no ale muszę też odbudować to, co
zostanie zniszczone. Zobaczcie, te straty są dość konkretne u mnie. Bombowce marynarki potracone, okręty podwodne. No i te dwa pancerniki. No ale to jest wszystko do odbudowania, to nic nie jest za dużo stracone. Przeciwnika przy słabej eko mocniej będzie bolało. I to jest najważniejsze, to jest najważniejsze. My gramy dalej. Muszę wybudować sobie, obserwować to pożywienie, zwiększyć prowincję. Po sprawie to jest 100%, pobudować po prostu te kompleksy przemysłowe i fortyfikacje. Łatwiej mi jest zrobić fortyfikacje ze względu na to, o tu słabnie. Czyli zrobimy sobie fortyfikację. Ze względu na to, że tu nie wymaga ropy, a ropa mi idzie na okręty cały czas, więc nie chcę tego tracić. Tutaj też słabnie, no muszę kupować o fortyfikację. Trzeci poziom infrastruktury, gdy była dobre było eko, no to wtedy mogę budować tą infrastrukturę. Teraz potrzebuję cały czas te okręty podwodne, okręty tutaj niszczyciele i innego typu rodzaju sprzętu. No bo to tracę, no to muszę to budować w pierwszej kolejności. A pożywienie zawsze można dokupić, byle nie było za dużych tutaj strat, za dużo by nie uciekało. Może jest tu jakiś gdzieś atak za 42 minuty, nie, no nie mam co wam pokazać teraz. Ja muszę po prostu pływać i uważać. To tyle z mojej strony. Grajmy dalej. Starajmy się. No, to jak mówię, no IGAS mnie tutaj nie sponsoruje złotem, bo też takie oskarżenia padały, że mi coś tutaj naprawia, czy coś tam robi. Nie, no bez przesady. Gdybym tutaj wiedział, że jego flotylla płynie, to by nie potracił tych konwojów. Również kolejna sprawa, też skanowanie, które tutaj mi się udało, to jest na ekranie, no to ja teraz nagrywam, to jakby IGAS to widział, IGAS zrobił skan, to ja bym go nie widział. A ja widzę tutaj skana zrobionego przez moich szpiegów i złoto się nie ruszyło. No to macie odpowiedź, nie ma czegoś takiego jak tutaj, o. Takie coś nie, to jest już gołym okiem widać. Skan za złoto. Dobra, ja kończę. Do następnego odcinka. Bawimy się dalej. Cześć.